Cześć, witajcie z tej strony Grid79. W dzisiejszym odcinku trochę sobie pooszukujemy. W jednym z poprzednich filmów wspomniałem o glitchu i możliwości duplikowania przedmiotów. Po ostatniej rozmowie z Kubą stwierdziłem, że niegłupim pomysłem będzie trochę rozszerzenie tematu, ponieważ część ludzi tego nie wie. A może im się to przydać, chociaż tutaj ostrzeżenie, nie zalecam używać tego glitcha przy normalnej grze. No, potrafi ją zepsuć, wszystko jest zbyt łatwe. Ale jeżeli ktoś chce posprawdzać, poeksperymentować, jak najbardziej jest on przydatny. Także przygotujcie swoje rafinatory. Oczywiście pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, jest budowa małego rafinatora. Patnijmy go sobie tutaj. Jak duplikować nanity? Nie będę tutaj mówił. Było to w poprzednim filmie, więc temat przeskoczymy. Jeżeli ktoś by chciał się dowiedzieć, jak to robiłem, jest to w filmie o farmach nanitów. Tutaj gdzieś go podlinkuję. Czyli co? Duplikowanie przedmiotów. Sprawa jest bardzo prosta. Wrzucamy sobie cokolwiek w składniki. Stawiamy drugi rafinator równiutko na tym pierwszym. I go usuwamy. Jak widzicie, geodezyt wpadł. Jak sobie sprawdzimy nasz rafinator, geodezyt ciągle jest w składnikach. Sprawa druga. Jak znaleźć najlepszą technologię? Jeżeli ktoś tak jak ja jest ciekaw, jakie najlepsze wyniki można osiągnąć na danej technologii, jakie najlepsze staty, no jest to dość żmudne, ale też do ogarnięcia. Czyli wrzucamy po prostu sobie technologię w składniki. Stawiamy po raz kolejny nasz rafinator, jeden na drugim. Rozwalamy go. No i co? Z 10 mamy 20. Cóż to jest moduł podtrzymywania życia? No i teraz jak najszybciej szukać. Oczywiście instalujemy maksymalnie. Nie przejmujemy się tym, że jest technologia przeładowana. Nie ma to żadnego wpływu na statystyki wyświetlane, więc sobie lecimy i patrzymy, co tu mamy dobrego. Oczywiście, jeżeli ktoś by chciał podejrzeć, które staty są najlepsze, mam kilka filmów, każdy odnośnie innych technologii, czy kombinezonu statku, multinarzędzia, co do frachtowca i egzopojazdów są w drodze, także z pewnością się pojawią. No i co, jeżeli nie znaleźliśmy nic ciekawego, wywalamy to w diabły, nie potrzeba nam tego. Także nieodkrytą technologię używamy do sprawdzenia czy znalezienia najlepszych statów. Czekajcie, wezmę sobie te śmieci, pousuwam.
Teraz załóżmy, że trafiliśmy coś fajnego. Tak, spodobało nam się. O, jest zajebiste. Ma dobre staty. Czyli wystarczy składować technologię. Wracamy do naszego rafinatora. Znajdźmy ją sobie. Wrzucamy w składniki. I ponownie. A weźmy sobie, postawmy nawet dwa, co tam zaszalejmy. Rozwalamy. Jak widzicie, dostaliśmy dwa pakiety technologii. Trzeci jest w naszym pierwszym rafinatorze. Tych rafinatorów możecie postawić 10, 20, 50, ile chcecie. Nie ma chyba żadnej górnej granicy, no ale stawianie też jakichś kosmicznych ilości, mam wrażenie, że mija się z celem. No i co, i w ten sposób mamy trzy identyczne technologie, już wam pokazuję, weźmy je, zamontujmy. Osiem piętnaście, wszystko to samo. Także aby znaleźć tą z najlepszymi statami, klonujemy technologię nieotwartą, to tak to nazwę. Kiedy już znajdziemy taką, która nam odpowiada, po prostu wymontowujemy ją ze slotu technologii, klonujemy ją i mamy trzy identyczne, mam nadzieję, że najlepsze technologie. Mówię, bardzo mi się to przydało przy filmie, kiedy poszukiwałem najlepszych właśnie statystyk dla pojazdów, czy ogólnie dla technologii, ponieważ no miliardy nanitów chyba bym wydał na to. A tak, no, dzięki małemu oszustwu zaoszczędziłem kupę czasu i kupę kasy. I oczywiście, tak jak mówiłem, no, możecie w rafinatorze zduplikować wszystko. Baterie, paliwo, skanery, no, technologie, mapy. Jedyne rzeczy, które, no, nie wchodzą tutaj w grę, no to są pieniążki i żywe srebro. Z tym wam rafinator nie pomoże. Cała reszta jak najbardziej tak. No i co, to chyba tyle. Nie ma co się tutaj zbytnio rozwodzić nad tym. Jest to dość prosty glitch, ale jeszcze raz was ostrzegę. W zwykłej grze raczej go nie nadużywajcie, bo potrafi ją popsuć, naprawdę. Robi się ona zbyt łatwa i wszystko dostajemy jak na tacy. Jeżeli ktoś chce poeksperymentować, proszę bardzo. No i co, z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie.